Pójdźmy, co w innym miejscu świata, o rzeczach dotyczących w dużej mierze Polski, no ale przede wszystkim tego, co dzieje się w tej części świata właśnie od lat. Rosyjska infiltracja, rosyjskie ataki na Polskę to nic nowego, a operacje szpiegowskie, które odbywają się w naszej części świata, no to również coś, co w zasadzie historię szpiegostwa w pewnym sensie tworzy również Rosyjską agresją. spójrzmy jak wygląda okładka, jak wygląda tekst w gazecie El Mundo, tekst w którym właśnie to widzimy jeden z tych tekstów. Anglojęzyczny tekst dotyczący właśnie pana Gonzalesa, Pablo Gonzales szpiegował NATO, ukraińskie siły zbrojne, a także największą polską, czy jedną z największych polskich elektrowni. Chodzi o, o infrastrukturę krytyczną w Warszawie, tę infrastrukturę, która znajduje się między innymi w Siekiercie, i szczegółowy opis tego, co ustaliły polskie służby i co wyciągnęły polskie służby z urządzeń elektronicznych, które do Pawła Rupcowa, czyli szpiega GRU, podającego się za dziennikarza znalazły. O tej sprawie na X napisał Mariusz Kozłowski, nasz redakcyjny kolega i jeden z najwybitniejszych w Polsce ekspertów od spraw dotyczących rosyjskich zagrożeń wywiadowczych. Pablo Gonzalez, działając pod legendą dziennikarza, prowadził operacje szpiegowskie, koncentrując się na współpracownikach amerykańskiego wywiadu w krajach Europy Wschodniej, takich jak Gruzja. Zidentyfikował lokalnych mieszkańców, których uważał za współpracowników amerykańskich służb specjalnych i tworzył szczegółowe profile tych osób, które następnie przekazywał rosyjskiemu wywiadowi. W 2019 roku w jednym z raportów Gonzalez szczegółowo opisał swoje operacje w tym pobyt na Kaukazie Południowym, podczas którego nawiązał kontakty i gromadził informacje dla swojego portalu informacyjnego Eulix, który był de facto narzędziem rosyjskiej propagandy. Warto zwrócić uwagę, pisze o tym m.in. El Mundo, że pan Rubcow, towarzysz Rubcow, pułkownik Rubcow, używający również nazwiska Gonzales, żeby podać się i pokazać się jako piękny Rodrigo z pięknej Hiszpanii, co pomagało mu w budowaniu jego legendy tutaj, w Polsce ignorował instrukcje, które otrzymywał od Gieru, instrukcje, które, czyli rosyjskiego wywiadu wojskowego, które zobowiązywały go do tego, żeby likwidował, żeby kasował i żeby nie przechowywał, do Danych, mogących go skompromitować, no ale z perspektywy wiedzy, którą uzyskaliśmy, na szczęście tego nie robił, a przynajmniej tak wygląda. Oficjalna wersja wydarzeń. El Mundo dotarło do tych informacji i w swoim tekście szczegółowo mówi, jak podróżując po Gruzji, podróżując po Ukrainie, podając się za hiszpańskiego dziennikarza, dziennikarza o liberalnych, nowoczesnych poglądach, wspomagał Gruzję, wspomagał Ukrainę w jej walce. Rzekomo to robił oczywiście z rosyjskim imperializmem, a tak naprawdę identyfikował ludzi, którzy Federację Rosyjską zwalczali. I i szukał wszystkich tych, którzy chcieli mieć albo uważali, że to raczej w wolnym świecie Zachodu, między innymi w Stanach Zjednoczonych upatrywać można nadziei na wyrwanie się z rosyjskiej niewoli. Tak jest czy z rosyjskich wpływów, między innymi tak było w Gruzji, gdzie inwigilował ludzi, którzy mieli jakiekolwiek związki z amerykańskimi siłami zbrojnymi. W swoim wątku na X Mariusz Kozłowski pisze o tym, co dotyczy również propagandowego dezinformacyjnego aspektu działalności pułkownika Rupcowa. Portal Eulix był kluczowym elementem drugiej fazy jego działań, propagowania rosyjskiej narracji. Gonzales w swoich raportach do centrali GRU aktywnie promował prorosyjskie treści, ignorując niektóre wytyczne, takie jak niszczenie plików. O sprawach dotyczących infiltracji konkretnych osób, które związane są ze Stanami Zjednoczonymi czy szerzej z zachodnimi czy natowskimi siłami zbrojnymi, również pisze Mariusz Kozłowski, bo również jak wynika z tekstu El Mundo, to jeden z głównych elementów działalności, która co najmniej od roku 2016 zgodnie z ustaleniami polskich służb związana była bezpośrednio z działaniami rosyjskiego wywiadu wojskowego. Bardzo proszę. Pod legendą dziennikarza umówił się na spotkanie ze studentem letniej szkoły dziennikarstwa zorganizowanej przez Fundację Borysa Niemcowa. Relacje z zaną Niemcow córką Borysa Niemcowa wykorzystał do pozyskania informacji, które przekazywał Gieru. Wśród rzeczy, które, o których publikuje, o których pisze El Mundo i wśród rzeczy, które udało się ustalić polskim służbom, są również zdjęcia, które pozwoliły Rubcowowi uwiarygodnić się w oczach, między innymi już dziś, czy nie już dzisiaj ludzi związanych bezpośrednio z rosyjską opozycją. Zdjęcia, które publikował zdjęcia, które sobie robił, były narzędziem za pomocą których Mógł wkradać się w łaski ludzi, których szpiegował, a później przekazywał informacje takie jak na przykład hasła do sieci Wi-Fi, które pozwalały później rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu infiltrować sieć do której hasło, czy do której hasła e, towarzysz Rubcow przekazywał. W informacjach Helmundo i w informacjach polskich służb i w tym, co udało się, czego udało się dowiedzieć o Rubcowie, znajdują się również wątki dotyczące szpiegowania antyputinowskiej opozycji w Rosji. Gromadził informacje na temat kluczowych postaci opozycji, w tym Alekseja Nawalnego, dostarczał Moskwie dane dotyczące miejsc spotkań opozycjonistów, w tym hasła do sieci Wi-Fi, które ułatwiały inwigilację ich urządzeń. W 2017 roku Gonzales przekazał Gieru dane dotyczące klinik, w których leczono Nawalnego po ataku chemicznym, nawet robiąc sobie z nim selfie. Również szpiegowanie bezpośrednio aktywów, o których Gonzales był przekonany, czy Rubcow był przekonany, że potencjalnie mogą być czy współpracownikami amerykańskich służb specjalnych, czy ludźmi związanymi z operacjami, które prowadzi Pakt Północnoatlantycki, to zadania, które wykonywał bezpośrednio dla rosyjskiego wywiadu wojskowego. Gonzalez sporządził raport o obywatelu Ameryki, który mieszkał w Armenii, określając go jako osobę o antyrosyjskich poglądach, która w przyszłości mogłaby współpracować z amerykańskimi służbami specjalnymi. Przekazywał również informacje o innych obywatelach Ameryki, między innymi pracujących w OBWE i Freedom House, którzy działali na Ukrainie. Gonzales przeprowadzał wywiady z amerykańskimi i kanadyjskimi żołnierzami na Ukrainie, a także szpiegował NATO i fabryki w Polsce, przekazując zdobyte informacje Gieru. Informacje, które mogły zupełnie swobodnie posłużyć do planowania, realizowania, kto wie, być może nawet wykonywania działań sabotażowych. Wiemy, że w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch, trzech latach, co najmniej kilka niewyjaśnionych pożarów, zdarzeń w ważnych dla polskiej infrastruktury miejscach miało się odbyły. Zdobywanie informacji na temat tego, jak wyglądają elementy takiej infrastruktury, to również klasyczna szpiegowska działalność i w tym wypadku również z tym mieliśmy. W ogóle działalność w Polsce, w państwie przyfrontowym, w państwie, które stanowi hub i zaplecze trwającej operacji państw zachodu wspierających Ukrainę w i walce przeciwko rosyjskiej agresji to jeden z głównych punktów aktywności tego ruskiego szpiega. Polski kontrwywiad jednoznacznie stwierdził, że Gonzales był częścią rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Jego działania prowadzone pod legendą pracy dziennikarskiej koncentrowały się na gromadzeniu użytecznych informacji dla rosyjskiego wywiadu, w tym dotyczących kluczowych infrastruktur dla bezpieczeństwa Polski. Działał na rzecz Rosji, uzyskując tajne informacje dla celów wojskowych, politycznych i gospodarczych. Próbował również infiltrować na wszelkie możliwe sposoby kręgi polityczne, a także wojskowe. Brał udział w międzynarodowych forach, takich jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz nawiązywał kontakty z osobami związanymi z bezpieczeństwem NATO, zbierając dane o polityce państw postsowieckich i ich relacjach z NATO ale przede wszystkim prowadził stricte wywiadowcze działania z naszej perspektywy, oczywiście przede wszystkim na terenie Rzeczpospolitej. Dostarczał szczegółowe informacje o infrastrukturze bezpieczeństwa w Polsce, uczestniczył w spotkaniach i operacjach rozpoznawczych, monitorując kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej i zbierając dane, które mogłyby być wykorzystane w działaniach hybrydowych. I przez cały ten czas, kiedy ten człowiek na terenie Rzeczpospolitej prowadził takie działania jawnie na apelu przy wszystkich, tak można byłoby to nazwać, będąc jednocześnie gwiazdą warszawskiej socjetki medialno-towarzyskiej, prowadził działania przeciwko Polsce. Raportował do swoich przełożonych z rosyjskiego wywiadu wojskowego o tym, co się działo. Był również poprzez. Jego najbliżsi współpracownicy i towarzysze, chyba można użyć tego sformułowania, jak dziś już wiemy, byli związani również z wszystkim tym, co działo się w ramach pewnej medialnej osłony. Również medialna osłona po tym, jak został zatrzymany, była elementem, była narzędziem, za pomocą którego rosyjski wywiad wojskowy korzystując świadomie bądź nieświadomie pewnie w wielu wypadkach z czystej głupoty ludzi którzy poznali go na swojej drodze po to żeby jego wiarygodność jako rzekomego więźnia politycznego budować szpiega pułkownika GRU Rosyjskich wojskowych służb specjalnych, złapanego przez polski kontrwywiad w czasie, kiedy rozpoczynała się wojna tuż za naszą granicą. I właśnie ten człowiek, właśnie ta historia, właśnie ten konkretny przykład wpisany został do unijnych dokumentów, do raportu Komisji Europejskiej na temat praworządności, jako przykład łamania praworządności przez Polskę. To łamanie praworządności, tym łamaniem praworządności było zatrzymanie oczywistego, szpiega rosyjskiego, szpiega, który działał przeciwko Polsce, przeciwko NATO, przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko państwom, które wspierają w tej chwili walczącą o swoją niepodległość Ukrainę. Ale przede wszystkim pokazuje to, w jak głęboki sposób i jak głęboko spenetrowane są międzynarodowe instytucje, które mając do dyspozycji raporty polskiego, Kontrwywiadu, informacje od polskich służb specjalnych o tym, kim jest ten człowiek. Mimo wszystko zdecydowały się na to, żeby użyć go jako narzędzia do wywierania wpływu na Polskę i żeby pokazywać, że Polska, rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość, partię polityczną, która rządziła Polską w czasie, kiedy ten człowiek został zidentyfikowany i złapany, rzekomo łamie prawo czy łamała prawo. Dziś. Kiedy prawo w sposób oczywisty jest łamane, i kiedy nawet polski premier mówi, że łamać je będzie, bo wymaga tego sytuacja, nikt takich głosów nie podnosi. Między innymi o tych sprawach będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rahon. Jedziemy.